Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Jakub Szymański, Ruch Chorzów bezbankowo remisuje ze Zniczem Pruszków na Stadionie Śląskim. No i Kuba, chyba można powiedzieć, że gdyby nie ty, to tego bezbankowego remisu by nie było. Nie wiem, jak ty to z perspektywy bramki widziałeś. Myślę, że zrobiłem swoje. Na pewno jest niedosyt po tym remisie, bo zawsze jest żal, jak się nie strzeli bramki. Cieszę się, że na zero. Cieszę się, że też pomogłem. Tak jak powiedziałeś, gdzieś tam parę tych sytuacji było, więc zrobiłem tak naprawdę to, co do mnie należy. No szkoda, że nie udało się nic z przodu dorzucić, ale myślę, że no trzeba szanować ten punkt i tyle, bo na koniec tak naprawdę każdy punkt się będzie liczył. Która interwencja dzisiaj dała więcej satysfakcji, ta główka Moskwika z bliska obroniona, czy ten strzał Majewskiego, taki kąśliwy, obie te sytuacje z pierwszej połowy? Myślę, że ta główka bardziej dała więcej radości, takie wprowadzenie już dobre w ten mecz i później myślę, że już było łatwiej i te sytuacje spokojnie sobie broniłem. Tak właśnie z perspektywy bramki byłeś zdziwiony, jak trudno nam jest w tym meczu o konstruowanie akcji? No, byłem zaskoczony. Nie powiem, bo trenowaliśmy, rzeczywiście przygotowaliśmy się pod to, jak zespół Znicza będzie presował. Ale nie było to takie proste. Próbowaliśmy zmieniać tą koncepcję, ale rzeczywiście robili to nieźle. Myślę, że też powinniśmy troszkę szybciej grać, szybciej zmieniać stronę. No brakło tego w pierwszej połowie, dlatego wyglądała tak, jak wyglądała. Pierwszy raz zagrałeś na Stadionie Śląskim. Jakie wrażenia? Super, no cieszę się, że była spora rzesza kibiców i tak jak mówiłem po Odrze, to nas niesie i cieszymy się, że jest was tak wielu i że nas wspieracie cały czas. No można zaprosić na piątkowy mecz z Pogonią Siedlce, bo nie ma czasu, żeby rozpamiętywać tego remisu i szybkie przygotowania i do boju. Tak, no myślę, że skupiamy się już teraz tylko i wyłącznie na piątku. No i zapraszamy wszystkich do tego, żeby się dalej nas wspierali, tak jak dzisiaj. Dzięki. Dzięki bardzo.